Nowy rozdział Teatru Wojny, czy jak to woli dodatek, Próba Ognia, właśnie się rozpoczął. Nosi on ze sobą wiele świetnych rzeczy. Przede wszystkim świetne skórki do broni i pojazdów, mundury oraz nowe wyzwania i nagrody. I w tym materiale przedstawię wam wszystko, co wnosi Próba Ognia. Także opowiem o rekinie w BF5. Jestem Yahoo i zapraszam do oglądania. Zacznijmy od poziomów Teatru Wojny i nagród za poszczególne poziomy, które będą się teraz wyświetlały, ale krótko opowiem o samym teatrze. Próba Ognia trwać będzie od 28 marca do 20 czerwca, więc czasu jak zwykle jest dużo. Tak jak przy uderzeniu pioruna mamy 40 poziomów Teatru Wojny, ale za to w o wiele lepszym wykonaniu. Pierwsze poziomy Teatru Wojny to są całkiem fajne poplamione skórki, których część na pewno użyję. Wszystkie mundury także są całkiem okej, ale zakładać chyba gości z maską nie będę. Bardzo podobają mi się malowania do pojazdów, zwłaszcza czarny Spitfire Czech. Mamy także czerwone skiny do czterech broni, które jak dla mnie są świetne jak te poprzednie i fajnie można je będzie skomponować. Ostatnią nagrodą jest strażacka siekiera, która no nie jest zła, ale można było się pokusić o coś lepszego. W każdym razie jak ją odblokuję, to na pewno skorzystam, a wy podzielcie się swoją opinią na ten temat. Przejdźmy jednak już do kolejnych wyzwań. Jak na razie w grze pokazane są pierwsze 3 tygodnie Teatru Wojny. W pierwszym dostaniemy malowanie na twarz, w drugim jak dla mnie bardzo ładną skórkę do M30 Drilling, a w trzecim tygodniu dostaniemy kolejną siekierę. Zadania nie są trudne i wszystko będzie można myślę szybko zrobić. Start mógłby być szczerze lepszy i mógł zaczynać się od nowych broni, ale cóż, więcej w grze nie jest ujawnione i będzie to robione sukcesywnie w miarę upływu czasu. Jak jednak was informowałem, pojawić się mają bronie jak karabinek Delila, Lahti Saloranta M26 i Tromboncino M28. Jednak możliwe, że twórcy zdecydowali dodać się tego czegoś więcej lub w innej kolejności. Dlatego jeśli pojawi się informacja o kolejnych nowych broniach, to o wszystkim was poinformuję. Dlatego zapraszam do subskrypcji kanału, aby tego wszystkiego nie przegapić. A teraz przejdźmy dalej. Sam teatr oprócz nagród nosi także, jak wiecie, nową mapę Merkury w maju, nowy tryb z kontrolowaniem zrzutu Outpost w czerwcu, nowe wariacje dla trybu przełamania i podboju na przełomie kwietnia i maja, a także nowe misje w trybie kooperacji na mapie Fiel wraz z trybem Hardcore, który może jest sprawdzany przed dodaniem do normalnej rozgrywki. Same siły połączone zostaną wzbogacone także o matchmaking. Wiemy także, że w kwietniu pojawi się okresowo tryb Duo, czyli gra w parach dla burzy ognia, dla sprawdzania jak przyjmie się przez społeczność. Jestem ciekaw, co wy o tym wszystkim sądzicie. Na sam koniec zostawiłem sobie informację o częściowym rozwiązaniu zagadki z wielkim rekinem Megalodonem w BF5. Jeden gracz przypadkowo spoglądając na rzekę na mapie Pogięta Stal zauważył płetwę grzbietową rekina, który był widziany w poprzednich odsłonach serii. Był to kompletny przypadek, czyli tak jak miało to być ukazane, mimo głowienia się przez społeczność, nikt tego nie mógł znaleźć tak normalnie. Autor tego nagrania zgarnął oczywiście pokaźne nagrody, jak wizyta studia DICE w Szwecji. Ale nie myślcie, że to koniec, bo coś musi się jeszcze pojawić, bo sama płetwa nie robi na nas chyba wielkiego wrażenia. Ludzie znaleźli ząb, który prawdopodobnie zgubił rekin i może mieć to jakieś powiązanie w przyszłości. Niklas Astrand, a więc twórca tego easter egga, mówi, że dopiero to początek, a on zabiera się już za tworzenie i dodawanie kolejnych rzeczy powiązanych w tym temacie. Więc czekamy na więcej informacji, o których was oczywiście poinformuję. A w tym materiale to już wszystko. Dzięki serdeczne za oglądanie. Zapraszam do stawienia łapki w górę i subskrypcji na kanał, aby nie przegapić najnowszych informacji z Battlefielda. Jestem Yahoo, do zobaczenia. Cześć!